Słońce już troszeczkę opadło. Jak widzicie, zbliża nam się zachód słońca, a my akurat mamy piękny widok na Monte Carlo. I teraz zmieniliśmy troszeczkę swoje stroje. Jedziemy znowu na przejażdżkę i znowu buga. Będziemy przepalać. Tak, tak. Gdzie dokładnie jedziemy? No przy okazji zabiorę cię na event, na który sama bym kompletnie w ogóle nie poszła, ale pomyślałam, że dla ciebie to będzie fajna frajda. Jedziemy na prezentację nowego Bentleya do salonu. Tak, hybrydowy nowy Bentley, Flying Spur, tego co pamiętam. Tak, poznamy trochę tutaj lokalesów. Świetnie, w ogóle świetne macie tutaj atrakcje w tym Monaco. Taka tam wieczorny bankiet z Bentleyem, super. Jak widzicie, ciężko jest manewrować takim autem. Jeszcze tutaj, wiesz, to na takich wąskich drogach. Jesteśmy, wąska droga, góry. Dokładnie, ale dałaś radę, bezbłędnie. I jak sobie tak jedziemy, to w międzyczasie pokażę wam też schowki, bo kilka schowków tutaj w Chironie występuje. Zobaczcie, przy okazji w schowku schowany jest pendrive. To jest pendrive z logo Bugatti, chromowany. Już jest mój. Tutaj możecie sobie, słuchajcie, schować. No nie wiem. Możecie w komentarzu napisać, na co to jest tak naprawdę schowek. Jestem ciekawy waszej kreatywności. I tu mamy takie, powiedzmy, cup holdery, taki, no nawet litrowa kola się zmieści, myślę. Pewnie z drugiej strony też jest taki sam. No i fajne miejsce jest tutaj, właśnie z reguły tu albo w tym miejscu chowają właściciele kluczyk podczas jazdy. Albo właśnie telefon, tak jak Iza teraz położyła. I ten schowek jest, znaczy schowek, to jest w zasadzie półeczka. Wczoraj mój facet mi wysłał zdjęcie, jak wiedział, że jakby wezmę tego Chirona. Aha. To mi wysłał zdjęcie kierowcy, który siedzi tak. Ja cały czas myślę, żeby tego teraz nie robić, ale to się nie da, bo on jest tak niski, że muszę tą bradę podnosić. Mała jestem. Teraz jak widzicie, macie klimatyzację, nawiewy i tak dalej w tych panelach, ale jak klikniecie tą strzałeczkę, takie tam. A okej, okay, tu też jest salon Ferrari z kolei. Aston Martin. SF90, teraz jest Aston Martin. Ja pierdzielę, ale przejażdżka. A my jedziemy do salonu Bentleya pewnie. Tak jest. Który jest pewnie niedaleko. No, poza tunelem. Za 2,5 km. Dojeżdżamy do miejsca docelowego, tu jest salon Ferrari i prawdopodobnie tutaj, z tego co widzę, też stoi kilka Bentley'i. Tak jest. I tam stoi nowy Flying Spur, więc tutaj jest to miejsce, do którego się udajemy. Już walet leci, żeby nam odstawić furę, cudownie. Dobra robota dla pasjonatów. No, to było moje. Tak, uczyliśmy nagranie, jeszcze raz powiedziałem to ja zamiast Iza, to wcześniej ze słowa. Lecimy na ten bankiet. Tak to wygląda, na totalnym środku drogi się zatrzymaliśmy. Iza przekazała kluczyki pracownikowi i teraz pracownik będzie jeździł sobie jakieś 7 metrów do tyłu i 4 metry do przodu Bugatti Chiron Sportem. A w środku wita nas oczywiście szampan, ale też taka fajna machina. To tak zwany catching box i robi nam zdjęcie, to tam mało ważne, ale film jakiś fajny zrobi, kilkusekundowy. Ta maszyna się kręci w jedną, w drugą stronę na takim stroboskopie, więc zobaczymy, jak to wyjdzie na naszym przykładzie. Powiedzcie mi, do czego to doszło, że nawet Bentley, Flying Spur stają się hybrydowym samochodem. No, słabo się dzieje na tym rynku motoryzacyjnym, dlatego cieszmy się takimi silnikami jak Bugatti, chociaż myślę, że Bugatti jeszcze długo nie zmieni swojej strategii silnikowej, ale no, taka hybryda to już jest właszające taki marce jak Bentley, moim zdaniem. Mimo wszystko mogliby pójść za ciosem jeszcze przez następne lata, ale jest jak jest. A z tego miejsca pragnę was namówić na to, żebyście kupowali wysoko pojemnościowe silniki. Generalnie uznaliśmy, że trochę stypa, więc zbieramy się. Mamy lepsze zabawki do jazdy. Jedziemy do dzieci, do domu. No, bynajmniej. Jeszcze mam nadzieję, że wyskoczymy na przejażdżkę po ulicach Monaco wieczorem. I teraz, tak jak widzicie, czekamy na, o, w zasadzie tu bym powiedział, na czerwonym dywanie. Teraz już poza czerwonym dywanem, aż pracownik podstawi nam dokładnie tutaj samochód. Coś niesamowitego! Tak wygląda życie luksusowe w Monaco. Cudowna sprawa. Znaczy cudowna, fajne doświadczenie dla mnie, takie życie miliardera.
Znowu na ulicach Monaco i to najważniejsza opcja, uwaga. Czekaj, o nie, nie to. Czekaj, jak to było? Wiesz co chcę? Nie. Masz zarąbistą tutaj listwę LED. O kurde. Ta listwa LED powinna się palić, ale nie wiem, gdzie ona się pali, co jest. To jest radio. 2 hours later. Czemu ona się nie pali? Bez sensu. Zapomniałem, jak ją wyłączać. Dojeżdżamy już na słynny plac, w którym w zasadzie tam się poznaliśmy. No dokładnie, poznaliśmy się wcześniej. Tak. To był spontaniczny filmik, co? To był mega spontan. Mm. Nie to, co teraz, chociaż teraz większość dnia leniuchujemy i... Kto leniuchuje, to leniuchuje. No, pracujesz, racja, wysprzęgliłem się trochę. I tu mamy już plac, na którym się spotkaliśmy. Pierwszy raz w białym Chironie. Zobaczymy sobie na chwilę, czy coś tutaj w ogóle jest. Zamknięte uliczki. Czy są jakieś fajne autka? Jakieś LaFerrari, jakaś pojedynka? Tam coś stoi, zaraz wam powiemy. Jest Urus. I tyle w sumie. No dobra, jest 812, ale nie ma żadnych hypercarów, tak samo tam nic nie stoi. Jakbyśmy my stanęli, to jasne, ale tutaj nie. Jest wieczór i właśnie sobie oglądam, chilluję przed Netflixem. Co właśnie leci? Drive to Survive, czwarty sezon. Powinienem bojkotować, ale skoro w drugim odcinku pokazują Monaco, no to tak swoją drogą chciałem się podzielić taką refleksją, że fajnie jest oglądać te ulice, które za dnia oglądałeś wieczorem na Netflixie, bo to są te same trasy, które dzisiaj pokonywaliśmy w Bugatti Chiron Sport. Te same trasy widzę teraz na Netflixie. Te same trasy są w Grand Prix Monaco, tymi samymi trasami, gdzie ją się najlepsi kierowcy Formuły 1. Niesamowite. Słuchajcie, właśnie się dowiedziałem. Hello. Właśnie się dowiedziałem, że przed bramą stoi Polak, jeden z moich widzów, który wyczaił Chirona, przyjechał. No i co fotkę ze mną, z Chironem, ale miło, właśnie idę do niego. Ja znam to obyśniasko. Hej, czy ja mogę wsiąść do pani? Aha, i tak to teraz wygląda, okej. Dojechaliśmy właśnie na wybrzeże. Kurde, znowu walnąłem, przepraszam cię kochana. Znowu walnąłem tymi drzwiami. Tutaj też kilka razy w tygodniu sobie... O dwa, jak nie jestem chora, jak teraz. Sobie biegam wzdłuż. Ale zmiana. Jak widać, Bugatti zbiera zainteresowanie nie tylko młodszych ludzi, ale każdy, praktycznie każdy jest ciekawy tego, co to za Batmobil. Ja też bym był, nawet jako starszy człowiek. Pamiętacie, jak byłem tutaj Merivą, Oplem Merivą, robiłem sobie zdjęcie i w tamtym materiale powiedziałem, że dwóch właścicieli Lamborghini Aventador SVJ zrobiło mi zdjęcie na tle Monaco, jak byłem w Merivie. To właśnie ci ludzie. Ten, który robi sobie teraz zdjęcia Bugatti ze środka, on robił mi zdjęcie i totalnie przypadkiem spotkaliśmy się tutaj. Po prostu tu stali. Przyszliśmy właśnie z Izą, usiedliśmy do stolika i okazało się, że dwóch Polaków, jak macie na imię? Konrad i Krystian. Okej, okay, bracia. Konrad i Krystian zespotowali nas i przywitali się, przybili pionę, zrobili zdjęcie. Bardzo miło było was poznać. Dzięki również. Wszystkiego dobrego. Cześć. Śmiesznie, fajnie, nawet w Monaco. Nie spodziewałbym się. Jesteś jak właśnie GMK. Tutaj też jak... O, i teraz będzie wyścig. Dwa koła, trzy koła. Zobaczcie, jest też Monza. SP2, dwumiejscowa. Niesamowite też jest to auto. Chciałbym w Polsce, rozmawiałem z Karoliną z Ferrari Katowice, żeby nagrać taką właśnie Monzę w Polsce, ale kto wie, może kiedyś. Co ciekawe, pierwsze co się rzuca w oczy, tutaj macie taką maluteńką szybkę i ta szybka sprawia, że ten samochód jest tak naprawdę homologowany, że może jeździć po ulicach. To jest niesamowite, bo gdyby tego nie było, no to jest zakaz po prostu, jakby każdy homologowany samochód musi mieć szybę przednią. No i Ferrari wymyśliło to właśnie w ten sposób. Zwróćcie też uwagę, jak wygląda, przybliżę wam w sumie, bo nie chcę się też zbliżać tak perfidnie jak ten pan właśnie, nie róbcie takich rzeczy, bo ja jako właściciel od razu bałbym się, że coś porysuję, tak samo tu z siatką, mega niefajne. Tu, jak widzicie, to lusterko. To jest w bardzo ciekawym miejscu.
ten panel środkowy, to wszystko niesamowicie wygląda. No i samochód z tej perspektywy, jak teraz Wam oddalam, wygląda jak pocisk. Totalny pocisk. Ale mam nadzieję, że więcej będę Wam mógł oczywiście opowiedzieć, jak już będę miał przyjemność nagrać ten samochód na wyłączność. A dzisiaj skupimy się jednak na Chironie Sporcie. Zobaczcie, tutaj widać te pasy. Pasy, które wydzielają tor Formuły 1. Wyścigów Formuły 1.